Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek ze Stardew Valley. Moi drodzy, witam was dzisiaj w środę. Tak, dzisiaj środa, dzisiaj urodziny czarodzieja i dzisiaj jest też ostatni dzień Night Marketu, ale wiecie, tym Night Marketem to my się absolutnie nie przejmujemy, także swoją drogą. No dobra, standardowo moi drodzy, to co robimy, przejście się wszędzie, zobaczmy jak to wygląda. Wydaje mi się też, że dzisiaj znowu nam wyrosły kifruty, więc tutaj będzie trzeba je po prostu standardowo dalej ogarnąć. I widzę, że jeszcze jeden kibin nam wyleciał, bardzo fajnie. Aczkolwiek dzisiaj dalej będziemy tutaj kombinować z prezentami, więc będzie trzeba poroznosić mieszkańcom i zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale raczej domyślam się, słuchajcie, że uda nam się dzisiaj chyba zrobić już tutaj całość, także raczej wydaje mi się, że problemu być nie powinno z tym wszystkim. Dobra, co nam... O! Banan i mango nam wyrosły już, super. Co prawda niestety trochę będą nam przeszkadzać te owoce, bo o właśnie, no to musiałem pewnie od dłuższego czasu nie zauważyć, że mamy tutaj jakąkolwiek właśnie... Melona, nie melona, nie dynie, ananasa, więc zobaczymy. No dobra, tutaj nam się i tak nic nie wydarza, jeżeli chodzi o zwierzaki, więc nawet nie będziemy przychodzić. Widzę też, że wyrosło trochę rzeczy, więc pozbierajmy, zbierzemy też wszystkie kifruty, jeżeli jakiekolwiek wyrosły, ale wydaje mi się chyba, że tak. I czekajcie, generalnie jest 17. No to będzie chyba już tutaj nasze ostatnie posadzonko tych wszystkich rzeczy. Tak mi się coś widzi. Ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego fanta wyjdzie. Teraz tak, ja tam chyba miałem jeszcze kilka sztuk w skrzynce, jeżeli chodzi o nasiona. To zaraz je sobie weźmiemy. Tylko teraz tak, wypadałoby te kifruty tutaj, które nam wyrosły. O, ale widzę, że niedużo ich powyrastało. Jak sami widzicie, też one są całkowicie, absolutnie w różne strony. To jest lipa trochę. O, ale tutaj będziemy mieli kolejne za jeden dzień, więc jest bardzo duża szansa, że się uda. No może nie jakaś wybitnie duża, ale jest. Dobra, przerabiają się sympatycznie. Dobra, i tu mamy oczywiście zimowe. Także jedziemy i sadzimy. Cyk, 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 cyk. I cyk, cyk. Dobra. Teraz tak, zrobimy Z2, przynajmniej na razie, i to jak już mówiłem, bodajże chyba będzie ten ostatni niestety tutaj rzut. W ostatni dzień, który musimy posadzić, to jest oczywiście 21 dzień zimy, wtedy jakby ostatnie tutaj akurat te konkretne nasze zimowe rzeczy możemy po prostu jeszcze rozsadzić. Dobra, ile nam to... To jedno wystarczy? Oj, nie wystarczy. Chociaż... O, nie wystarczy, kurycze. Ale lipa. Dobra, jeszcze jedno robimy. Dobra. Teraz tak, mamy jedną fasolę, to oczywiście ją sobie zasadzimy i myślę, że się chyba już zrobiły tutaj. O, oczywiście, że tak. Także 10 mamy dodatkowych, fajnie. Dobra, szybki sorting, standardowo, wszystkiego. O! W ogóle wiecie co, teraz patrzcie, zauważyłem, że nasze owoce, mają już wyższy poziom, więc faktycznie jednak jest tutaj, nawet nie wiedziałem, że z czasem po prostu wypada nam ta lepsza jakość jakby tych wszystkich produktów, więc w sumie spoko opcja. Dobra, to wrzućmy tutaj teraz tak, tutaj ok. A to drewno przerabia mi się na węgiel? Tak, na pewno nam się przerabia na węgiel, jak najbardziej. No dobra, wrzućmy sobie jeszcze tutaj kawę. Cyk, cyk, cyk. Sympatycznie. No i dobra, farmę mamy teoretycznie ogarniętą. A nie, jeszcze musimy zasadzić tutaj kilka sztuk tego. No i co? I dzisiaj dalej będziemy rozdawać prezenty, także no bawimy się w Mikołaja. Cóż zrobimy? Nic nie zrobimy. Dobra, tutaj dwa... Właściwie tutaj możemy zrobić od tej strony, żeby było tak. I cyk, no 4 dni. Cykam się trochę, wiecie, naprawdę, bo... Niby ten czas nas goni, bo goni. No umówmy się, że czas nas goni, ale jakoś tak... No nie wiem, cały czas nie wiem, mam...
takie wrażenie, że jakbym nie zdążył, a może jednak nie. Takie wiecie, nic pewnego, aczkolwiek mówiłem wam w poprzednim odcinku, że tutaj najprawdopodobniej wybierzemy się do Skull Cavern. Więc myślę, że to raczej chyba też sobie zrobimy na spokojnie. O proszę, dostaliśmy Goldbara w prezencie, nice. I dobra, i teraz tak, NPC, którym my musimy, bo wiecie co, nie chcę brać za bardzo wszystkiego w dużych ilościach, bo mi się to nie opłaci. Teraz tak, to sobie na razie tutaj podkładajmy, bo to mi się zupełnie nie przyda. Trzymajmy więcej tych prezentów na górze. Dobra, na pewno Abigail, na pewno Alex, 3 bodajże, 1 Frozen Tear, 1 Lobster, 1 Loot, Plum Pudding nie damy, Kentowi też już nie damy. Lee też nie damy, Caroline, 2 Cactus Fruity, 1 Coconut, 2 T, Mango. Tutaj nie wiem, Leo chyba już ma od nas prezenty 2, tak. Czyli manga nie musimy dawać. Na pewno jest Maru, Evelyn, Jody, Marnie. Ok, czarodziej dzisiaj ma urodziny, młody. Krobusowi też daliśmy. Dobra, chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba tak. Dobra, no to w pierwszej kolejności standardowo podarujemy tutaj prezent Maru, dlatego że jest najbliżej. O matko, dziecko się klockami bawi. Sympatycznie, nice. Dobra, 29 z 50, więc tutaj raczej wydaje mi się chyba nawet, że nie damy wszystkim prezentów. W sensie damy takiej ilości, jaka będzie dla nas wymagana. Więc sobie zobaczymy. Zajrzyjmy jeszcze może do slajmów, tylko co do slajmów, to ja bym chciał chyba ze sobą właśnie zabrać slajmy, bo tutaj będziemy mogli dołożyć ich nieco więcej. A słuchajcie, resztę dnia, jak się zacznie Night Market, właśnie, bo ja chyba się wyrobimy tak na styk. Chciałem iść właśnie do kopalni, żeby tam ogarnąć kilka rzeczy. Serio, nie wykluliście się jeszcze? Kurczę, to nie wsadzę tych slime balli tutaj. O, Lipton. Dobra, czyli tak, w pierwszej kolejności idzie na pewno czarodziej, bo tylko on jest, widzę, tutaj dostępny. Chociaż w sumie, poczekajcie, czy jest Shane? Aha, Shane i Marnie są. No to zrobimy to tak i zrobimy to tak. Także im tutaj może w pierwszej kolejności dajmy. Dobra, siema Marnie, proszę cię bardzo. Shane również i powinniśmy mieć 31. No dobra, więc zostało nam jeszcze 19 NPC-ów, także myślę, że z palcem wiadomo, gdzie to zrobimy. Dla Lee raczej już prezentu nam chyba raczej nie wystarczy. Tak, Lee już daliśmy prezent. Nie wziąłem w sumie kasy dla Harvey'a, kawy dla Harvey'a, ale myślę, że nie obrazi się. A mam pewne przeczucie, że zdążymy ze wszystkim dzisiaj, to zadanie raczej na pewno zrobimy. Dobra, siema czarodziej. Czary Mary Hokus Pokus, trzymaj gifta. I słuchajcie, teraz tak. Ja bym chciał te Yunimo chaty wybudować. Więc wydaje mi się, mamy 282 sztuki, więc chyba one chyba są w tym, w przerabianiu win. O, czekajcie, bo skończyła nam się kawa, chociaż chyba nawet, chociaż nie, ja piłem dzisiaj kawę? Chyba nie bardzo. Albo i piliśmy? Nie, piliśmy chyba. W każdym razie, będę musiał jakoś pod koniec zimy, jak już wszystko nam powyrasta, no będziemy musieli, słuchajcie, ogarnąć tutaj już powoli te, zwłaszcza Yunimo chaty. Ja już wam mówiłem wcześniej, że plan jest taki, bo słuchajcie, nie brakuje nam w sumie zbyt dużo do perfekcji. W sensie, kwestia jest taka, żeby zrobić grę perfekcyjnie, musimy wybić wszystkie mobki jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam. Chociaż nie, bo do perfekcji jeszcze jest nam potrzebny złoty zegar i inne pierdoły. No to nie, to tak nie zrobimy, bo zastanawiałem się nad tym, czy by właśnie nie ciągnąć tej gry do momentu, kiedy nie wbijemy tej perfekcji. Ale z drugiej strony może być to problematyczne, może być to bardzo wręcz bym powiedział problematyczne, więc tutaj raczej na pewno tą perfekcję będziemy sobie, jak już mówiłem wcześniej, robić na streamach. Więc to na spokojnie. Dobra, Jody to oczywiście jest diamencik.
Trzymaj. Sam to był bodajże chyba kaktus fruit, jeśli się nie mylę. Jop. No i dla Kenta dzisiaj prezentu nie mamy, bo niestety mu już podarowaliśmy wszystko. Dobra. Emily widzę jest w środku. W przypadku Emily to jest emerald. Trzymaj. 35. To zostało nam 15 NPC-ów. Na Ginger Island raczej nikt nie idzie, więc to jest na plus. Dobra, Gaz, George, Evelyn. No to raczej tutaj miastowych chyba machniemy po kolei. Więc tutaj Gaz to na pewno wiadomo, pomarańczka. Potem jest staruszka, potem jest dziadzio. Jest to pomarańcza, tu. My gas. No najwięcej tu tutaj widzę, że się chyba dzieje. A nie, nawet nie, to zaraz, to gdzie oni są? O kurde, tu patrzcie ile. Widzę, że wszyscy dzisiaj do muzeum poszli. Swoją drogą, w muzeum mamy też kupę chyba rzeczy, która gdzieś tam leży i się kurzy. Ale cóż, w ogóle zapomniałem o Pam. Ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra. 12 nam zostało. Nie wiem w sumie, czy mam tyle giftów, ale... Nie, no mamy tyle giftów, dobra. Powinno się udać. Dobra, widzę, że większość i tak jest w muzeum, więc tutaj myślę, że w muzeum... O, ten nie przejadę. Myślę, że właśnie do muzeum to będzie taki najlepszy myk. A potem pójdziemy po prostu do góry i też po kolei wszystkim damy. Willego myślę, że zostawimy sobie na koniec. Dobra, jest młody. To tutaj jest oczywiście dla Vincenta. I teraz tak, jak wygląda sytuacja z Penny? Penny, moja droga, co ty lubiłaś? Emerald. Czyli jak Clint widzę. Dobra. Teraz tak, jeszcze się upewnię, ale Jazz i Leo na pewno od nas dostali. Tak, na pewno od nas dostali, więc tutaj nic zbytnio nie zdziałamy więcej. Mamy Eliota i mamy Abigail. No to Eliot to oczywiście lobster, a Abigail oczywiście ametyst. Akurat Abigail jest bardzo łatwo zapamiętać, co lubi, bo w sumie jakby nie patrzeć, kolor ametystu pasuje do niej idealnie. Dobra. Do domku, do Clinta. Właściwie to moglibyśmy u Clinta też rozłożyć kilka rzeczy, ale to już swoją drogą. Night Market chyba rozpoczyna się w ogóle o 15. Tak mi się coś wydaje. Muszę w ogóle zobaczyć, wiecie co? Czy mam w ogóle... O, czekajcie, bo oni... Shane, Kent, Pierre, Harvey. Dobra. Tu tutaj pójdzie. A swoją drogą... Skoro Harvey lubi aha, czyli on lubi tylko kawę, nie lubi triple shot espresso. Szkoda. Szkoda, bo moglibyśmy mu dać i byłoby z głowy. A w sumie nawet nie wiem, gdzie mogę kupić kawę. Nie wiem, czy nawet się da w ogóle kupić kawę w Stardew. Dobra, Caroline, Emily siedzą, widzę, na górze. No to w przypadku Hali to jest oczywiście... Ali to jest coconut, a Caroline green tea. No, koniu. Nie denerwuj mnie nawet. Proszę bardzo, Caroline. Proszę bardzo, Hali. W community center chyba siedzi burmistrz. Tak, no i reszta jest, widzę, już gdzieś tam u siebie. Także myślę, że... No, 4 osoby nam zostały. Ale to wiecie co, to w sumie nie wiem nawet, czy... Na... O Jezus, myślałem przez chwilę, że wchodzę zupełnie do innego. Dobra, nieważne. Dobra, Willy siedzi tutaj. Boże, jaki Willy? Louis. No dobra, to jeszcze jest tak. Jeszcze zostaje nam Jody, Demetrius, Sebastian, Linus, Alex widzę tutaj idzie. No to zrobimy to, na spokojnie. Nawet myślę, że możemy chyba wszystkim dzisiaj podarowywać te prezenty. Skoro już jestem. Dobra, tu będzie Peach dla Sebastiana, potem leci dla Linusa Cactus Fruit. No i tutaj jeszcze jest cała reszta innych NPC-ów. Do Sandy oczywiście jak zawsze pokrzywdzona, ale...
To też nie jest moja wina, że mieszka tak daleko. Szkoda, że wiecie co, jest taka opcja, że na przykład Leo może do nas przylecieć, ogarnąć. Natomiast na przykład taka Sandy nie, albo gdyby na przykład odwiedzała kilkukrotnie, to myślę, że też by było spoko. Dobra, my w ogóle mamy tutaj, widzę, że zadanie za zabicie 50 szkieletów. To może byśmy się pokusili o to zadanie, bo zaraz w sumie rozpoczyna się Night Market, a Pam już chyba, no nie, Pam tam jeszcze stoi. Ale wydaje mi się chyba, że jak nawet dojdziemy i tak dalej, to już tutaj nic więcej nie zdziałamy. Więc zaraz sprawdzę może na którym, no właśnie Night Market is open, więc Pam pewnie już raczej na pewno idzie do domu. No dobra, to zrobimy tak, zostawimy słuchajcie te rzeczy. Teraz cały czas się zastanawiam, kurczę, co powinniśmy zrobić, bo... O nie, no pójdziemy na te szkielety, bo to zadanie i tak musimy zrobić, więc to nam tutaj w sumie zbyt dużo nie ogarnie. Dobra, rabbit's foota. Dobra. Czyli tak. Pam idzie, oczywiście, że idzie. Dobra, no to tak. Kierunek Night Market. Kupujemy to, co mamy do kupienia. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak wygląda sytuacja u cyganeczki. Zobaczymy, co ona tam ma. A ja już sobie sprawdzę, gdzie są szkielety. Mam nadzieję, że skeleton stardio. 71-79 w Mainz. 71-79. Dobra, to na tych poziomach będziemy musieli. 71-79. Mam nadzieję, że się ogarnie wszystko. No dobra, jedyna rzecz, która tu jest do kupienia, to jest obraz. Nic więcej jest mi tutaj absolutnie do szczęścia nie potrzeba. Tutaj też za bardzo nic nie mamy. Muszę jeszcze tego Rerkrowa ogarnąć, bo to jest też rzecz, która nam brakuje. No ale u cyganeczki też nic nie ma, więc wracamy na farmę. Zostawimy sobie rzeczy i idziemy na te poziomy, albo właściwie możemy od razu w sumie pójść na te poziomy kopalniane, bo w sumie tutaj nie mam zbyt dużej ilości rzeczy. No zobaczymy, może się uda, bo to jest co prawda 50 szkieletów, no ale... Może źle nie będzie. I teraz tak, w chwili obecnej zważywszy, że mamy już zrobione to zadanie dla pana Kii i kończy nam się też Night Market, więc tak na dobrą sprawę tutaj no nie będziemy musieli zbytnio ogarniać dużej ilości rzeczy, jeżeli chodzi o Stardew. Więc myślę, że w następnym odcinku pójdziemy do Skull Cavern, bo zdecydowanie trzeba by było. Dobra, przy okazji widzę, że nam się tutaj trochę uzbiera surowców. Czemu ja mogłem wcześniej tego szkieleta walnąć, teraz nie? Co jest? Dobra, zejście mamy. Nawet więcej zejść. Mogę się założyć, słuchajcie, że tak potrzebuję w sumie slime eggi. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby zaraz nam się ojeja. Chciałem szkielety, nie ten poziom, kurde. I mogę się założyć, że zaraz się zrobi tak, że dostanę jajko na bank. Coś tak czuję. W głębi. Dobra, jest zejście, to od razu schodzimy, bo bardziej nam zależy i tak na szkieletach. Które de facto trochę biją. Dobra, tu jest jeszcze żelazo. Żelazo też się przyda. Aha, tu widzę nawet szkieletów nie ma. A nie, jednak są. Ale to i tak chyba mało, no dopiero 8 mamy. No w sumie w Skull Cavern chyba są te poziomy takie pustynne, gdzie tam jest ich dosyć dużo za każdym razem. Mamy Crusade'a, więc plus jest taki, że też uderzając w to wszystko, no jakby nie będziemy potrzebować tych bomb, więc to zabijanie i wybijanie będzie dużo prostsze. Fajnie by też było, gdyby udało nam się wpaść na jakiś poziom z dinozaurami, dlatego że potrzebujemy ich całkiem sporo. No ale zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, i co? I... Dobra, mamy zejście w dół, to schodzę. Dobra, szkielecika widzę, że nie ma. To słuchajcie, to chyba będziemy robić tak, że 70...
Za każdym razem będziemy resetować. Właśnie to wiecie co, w kółko moglibyśmy resetować ten pierwszy poziom, bo widzę, że na nim z reguły zawsze jakiś szkielecik się znajdzie. Ale to też niestety trochę monotonne będzie. Znowu te poziomy niefajne. Ale kaperor w dużych ilościach. To też nam się przyda, chociaż wolałbym żelazo. Jednak. Ile was tu będzie? 3 sztuki, no dobra. Jaki ładny atak. Dobra, ale tutaj więcej już chyba nie będzie szkieletów. O, come on! Dobra, mamy zejście. Ja widziałem, że tam było, był kryształek, ale nie przesadzajmy. Ja i tak mam tyle tych kryształów, że naprawdę nie mam już co z nimi robić. Jakieś zejście? By się przydało, ile nam się udało ich uwa... 18, no to powiem wam, że nie jest źle. Obawiałem się, że może być gorzej, ale z tego co widzę, aż tak źle nie jest. Dobra, jeszcze raz 70 poziom. Coś mi się wydaje, że myślę, że to po połowę taką uda nam się chyba na pewno nabić te 25 sztuk. Jeszcze wiecie co? Chciałbym bardzo wrócić do domu. Bo w sumie mamy trochę kibinów, to można by je zasadzić, kurczę. Schodzimy. Come on! Co oni mają z tymi poziomami tutaj? Dobra, mamy 5 dodatkowych, więc w takim razie już wrócimy sobie. Oczywiście bus stop. I moi drodzy, udało nam się nabić prawie połowę, 22 sztuki. Także myślę, że raczej problemu nie będzie, ale i tak pójdziemy do Skull Cavern. Dlatego, że w Skull Cavern mamy większą, zdecydowanie większą szansę na to, żeby zdobyć po prostu geody, które no, dadzą nam po prostu możliwość, wiecie, ogarnięcia tego. Ogarnięcia sobie kolejnych kifrutów. Czy zdążę jeszcze wrzucić jajo? Slime'ów? Wydaje mi się chyba, że tak. Dobra, cyk. Do ekspresa. No i dobra. I słuchajcie, to by było na dzisiaj raczej na tyle. No, jak już wspomniałem wcześniej, tutaj nic więcej nie wymyślimy, nic więcej nie wykombinujemy. Nieważne, jak bardzo byśmy się starali. Teraz tak. Akwamaryn tutaj. Czekajcie, bo tu jeszcze mamy kości, to wrzućmy kości. A jeżeli wrzucę miecze... Spróbuję, może słuchajcie, da się je rozłożyć na kości, byłoby spoko. Dobra, to jest zimowa geoda. Frozen Tear, kwarc też wrzućmy tutaj. Essence i to raczej było tutaj. No i mamy kilka rzeczy, które nie mają swojego miejsca. Na przykład, gdzie były obrazy? Tutaj wrzucamy obrazy, a z Dwarf Scroll raczej po prostu sprzedamy, bo one się raczej do niczego nam nie przydadzą. Także dobra, moi drodzy, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Plus jest taki, że udało nam się zrobić to zadanko, bo bałem się, że... znaczy inaczej, nie bałem się, wiedziałem, że zrobimy, ale zastanawiałem się właśnie, czy dzisiaj się uda. Ale na szczęście się udało. Natomiast w następnym odcinku, zwłaszcza, że nie ma żadnych urodzin chyba i nic innych rzeczy, ogarniamy sobie oczywiście... Slimiki się wykluły. Nice. Więc oczywiście pójdziemy sobie na Ginger Island. Wróć do Skull Cavern. I będziemy dzisiaj, i w następnym odcinku dostaniemy informację, kto będzie naszym Mikołajem. Z tego co widzę. Także dobra. Ja wam, moi drodzy, za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.